Witam Państwa serdecznie. Paweł Jaworski z tej strony, program W Służbie Bogu i Ojczyźnie, telewizja W Realu 24. Dzisiaj moim Państwa gościem jest powstaniec warszawski Jerzy Malczewski, wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, Kolumbus, rocznik 20. Witam Pana serdecznie. Witam Pana redaktora. Dziękuję za przyjemność wystąpienia publicznego, chociaż troszkę może za często już ten temat od 2 lat poruszam, od przemówienia pana Trumpa, prezydenta, który się zrobił taki popularny. Mój temat. No tak, no ale walka na barykadzie, tak? Tutaj ma... No mój temat właśnie to ta barykada takie tutaj rozgłos uzyskała. Może to i dobrze, tych barykad było mnóstwo, setki, nie wiem ile w sumie, a ta barykada jednak była najważniejsza. I ona była wyjątkowa pod względem nawet budowy, konstrukcji. Jeżeli mam czas i teraz oczywiście, mam mówić możemy... o jej budowie, bardzo proszę. To ta decyzja zapadła 7 września. Porucznik Radwan, dowódca tego obwodu, dał rozkaz budowy. On to było konieczność. Ginęli ludzie przeskakując przez szerokie aleje jerozolimskie. No i kontakt z drugim centrum Warszawy, bądź co bądź, Warszawa Południe, Warszawa Północ, było bardzo potrzebne. Przystąpiliśmy do budowy barykady, no mógłbym trochę mówić swoje, ale to nie może takie ważne szczegóły, jak w nocy łączniczka przybiegła, tam gdzie miałem nocleg na Chorzej. Zebraliśmy się w wypalonej jeszcze ciepłej kamienicy Alei Jerozolimskiej 23. No i było tu już duże zgrupowanie. Przybiegł porucznik, bo nie wiedzieliśmy po co właściwie. Snuliśmy takie plany w ogóle fantastyczne, że będziemy BGK. Na szczęście do tego nie doszło, atakowali. No ale budujemy barykad. Trzeba przyznać, że już była przygotowana ta budowa. I nawet był już zrobiony wykop z naszej strony przez chodnik. No wykop na taką głębokość mniej więcej metr, 1,5 metra, ale ułatwiający sprawę. I worki były przygotowane, wypełnione ziemią. Ten wykop później był bardzo przez 3 dni szczególnie obsypywany granatnikami, głównie z niebezpiecznego miejsca BGK. Tam byli Niemcy. W ogóle ten miejsce barykady bardzo trafnie wybrane i przecież zaledwie dostęp do niej był na długości może 150 metrów, to jednak był ten dostęp. A ostrzał był z 2 kierunków. Jeden kierunek to był Aleje Jerozolimskie. Tam czołgi przez 3 dni, pierwsze dni niszczyły tą barykadę, ostrzeliwały. A ja miałem, no słowo niewłaściwe, przyjemność, że ja dostałem pierwszy pocisk. Bo gdy leżałem w nocy i pierwszy worek dosłownie na puste jezdnie, ale i wciągałem, to strzelił nagle w nocy pocisk. Na szczęście, dlatego jeszcze szczęście, że jestem, mogę być z Państwem. Odbił się przede mną i tam poranił nawet ludzi przebiegających, no ale ja przeżyłem. Byłem zupełnie otumaniony, nie słyszałem przez tydzień, nawet koledzy mnie ściągnęli za nogi i odeszła już im ochota do dalszej budowy. Ale to jednak posuwała się ta budowa, 2-3 metry codziennie, mimo strzału. Szczególnie pierwsze 3 dni niszczył ją te czołgi w Alejach Jerozolimskich na wysokości nawet Muzeum Narodowych. Ostrzał niebezpieczny był z BGK, bardzo bliskiego. A drugi ostrzał od strony Polonii Marszałkowskiej i ruin budynku, ruin dworca głównego. Barykada unikalna powstała. Ja tu nawet namalowałem, czy narysowałem jej pokażemy obraz. Państwu. O tyle oryginalna, że ona była wykop barykada, czy barykada przekop. Druga jej strona oryginalna, że ona była dwustronna. Przy Alejach Jerozolimskich 23 dodamy tutaj. Dom, lokalizacja Alei Jerozolimskie 23. Nie, przepraszam, 17. Wtedy się nazywała, wtedy 17, a dzisiaj 23, bo tam są nasze tablice upamiętniające tą barykadę, że była dwustronna.
Droga tak. uciekająca ze Starego Miasta do Powiśla. Takie. Nią uciekali z Powiśla, ze Starówki. No w ogóle oddała ogromny usług. I pan to namalował, dodamy jeszcze. No ja namalowałem teraz. Artystą maluje pan obrazy dzisiaj, miałem okazję zobaczyć. No bo ja kilka. Jestem taki trochę z bakcylem sztuki, bo no. piszę wiersze, książki dużo pan wydaje. Dokładnie. Poza tym no mam 100 obrazów w domu, różnej jakości, bez przeceniania się. Ale no to prawda, to wywołało u mnie taki temat, żeby namalować, ale przydatny przy pewnych tu prelekcjach moich. Oczywiście. Nie wiem, czy wyczerpałem temat, bo można mówić i mówić o tej barykadzie. Mimo, że zasypywali granatnikami z BGK, mimo, no prawda, że ja tego dnia wszystkim odechciały się dalej ją budować, a ja byłem na tydzień zupełnie do niczego, to jednak ciągle się posuwała i gdzieś już w tydzień była użytkowa. Taka w pełni wykończona, to jednak jest chyba z 10 dni trzeba powiedzieć, ale to nie ma znaczenia. To już wtedy była taka już zupełnie, prawda, dobra, nawet bym powiedział szczerze, że bezpieczna. Jeżeli często mnie pytają, obrona tej barykady. Nigdy nie było obrony frontalnej. No oczywiście to z góry było niszczenie i z pocisku, ale Niemcy posuwali się najbardziej w kierunku barykady, chcieli przerwać jej działanie od strony Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej, i Alei Jerozolimskiej. I oni już zadomowili się bardzo w budynkach pierwszych. No weźmy na przykład Marszałkowska 23, bo operuje nieparzystą stroną, mówię. Wyzrobili tam taki rów, wykop, zainstalowali karabin maszynowy. I na początku to był bardzo niebezpieczny obszar. I to była nasza rola, walka właśnie między tym, o te domy, między Nowogrodzką a Alejami Jerozolimskimi. Udało się ich później wreszcie wyprzeć z tego. No ale pod koniec września, tak szczerze mówiąc, bardzo zbliżyli się znowu do tej barykady, ale nigdy nie przerwali tych 150 ileś metrów tego kontaktu. Oddała pod koniec ogromna usługa. Głodująca Warszawa miała dostawę z tej strony dzięki tak zwanym słoniom, którzy nosili z Haberbusza ten ziarno, jęczmień, prawda? No to było jeszcze ostatnie, prawda, żywność i to przedłużyło rolę, to co mówił, prawda, Trump w swoim przemówieniu. No to, czyli trafiło do pana to przemówienie wtedy, tak? Bardzo dobre. To napisał mu profesor Chodakiewicz, że skąd taki wielki człowiek by na to wpadł. Ale bardzo mądry. Ja nawet tak między nami myślę, że nasze władze związkowe powinny mu posłać podziękować. Ja to powiem przy okazji, ale się to zrobił. Umarł nasz wódz, on by to zrobił. Mówił o Siborze Rylskim. A teraz postanowili nie robić żadnego zebrania, nie wybierać prezesy i z 5-6 wiceprezesów jeszcze kontynuuje, wiceprezes kontynuuje działalność Związku Powstańców prawda, Warszawskich na ulicy tej Długiej. Tak. No to, panie Jerzy, zaczniemy od początku. Właśnie od początku, bo ja się rozgadałem, nie, no a może pan chodzi o jakiś szczegół. Służę się. No, przede wszystkim jest pan osobą bardzo skromną, jest pan osobą bardzo utalentowaną. Na no. wielu płaszczyznach pan działa cały czas czynnie. To jest naprawdę wielki szacunek wobec no, pana. Tak, przepraszam, dziękuję. Naturalne, że będę protestował. Ale to jest na biologia pewno swoje robi, bo co to udawać? Przecież my wszyscy dobijamy do setki. No właśnie pewnie dlatego olbrzymi szacunek, naprawdę. Dziękuję bardzo. Bo wiem, że pan naprawdę no, nie siedzi w domu, tylko cały czas coś się dzieje w pana życiu. Jak to jest, bo przede wszystkim chodzi mi o ten fenomen, to jest na pewno kwestia wychowania, bo proszę powiedzieć, jak to było przed wojną, jakie było wychowanie młodych ludzi, nastawienie patriotyczne bardzo do ojczyzny? Bardzo patriotycznie. Piękna rzecz to jest etos powstania, bo on integruje dzisiaj młodzież i całą Polskę. Ale za mojej młodości w Polsce międzywojennej był etos legionów. No przecież tak. To nasi wujkowie i inni ojcowie byli w Kijowie. No. Uwielbienie dla wodzów bardzo udanych mieliśmy, wyjątkowo udanych. Daj Boże, żebyśmy teraz takich mieli. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, no można wymieniać bez końca. Wspaniali wodzowie. Więc mieliśmy wielkie szczęście do ludzi. Był patriotyzm, uznanie i jeszcze, prawda, wychowywała nas świetnie szkoła. Chodziłem do gimnazjum miejskiego,
Był ich ze 4, Jana Młynarskiej. No wspaniali byli pedagodzy, wspaniali. Bardzo była atmosfera patriotyczna. Uczyliśmy się dużo o Polsce, o historii, języki były. Przede wszystkim to mam w pamięci, że ci, którzy skończyli liceum, bo gimnazjum trwało 4 lata, a liceum 2 lata, 6 lat, to naprawdę byli bardzo wykształceni ludzie, pod wieloma względami, naprawdę. Te 6 lat przy tej wspaniałej edukacji świetnie znali języki. Języki, 2 języki uczyli. Wszyscy się pchali na niemiecki, ja też. Natomiast siłą zbierali już tak, dyrekcja, żeby jeszcze była lekcja francuska, szkoła, no klasa francuska. Angielski był zupełnie, nie doceniali. Takie były czasy, prawda. Czyli edukacja brała tutaj naprawdę... Świetnie, ale to, jakie to było dziwne, ja w mojej książce piszę to, bo to jest ciekawostka. Uczyliśmy niemieckiego z książek Pipreka, one były najpopularniejsze. Unser Erster Deutschesbuch, Unser Zweites i tak dalej. Bardzo dobre książki. Ale on tam jawnie uprawiał propagandę hitleryzmu, Hitlera. Ile tam mam zdjęć z tego? Nie, jakoś rząd nie doceniał, no ale do, trzeba powiedzieć, do wypadków z Czechosłowacją, no do stosunki dyplomatyczne były poprawne z Niemcami. Jedynie tylko w Gdańsku były niepoprawne, ale to było inne państwo. Natomiast z Niemcami dyplomatyczne były zupełnie takie normalne. Przepraszam, rozgadałem się. No nie, no oczywiście. Niech pan mnie hamuje pod tym względem. Jak pan zapamiętał moment wybuchu wojny? Kogo? Pan należał do harcerstwa, tak? Przed wojną? No oczywiście. Czyli to był też obowiązek, tak? Można powiedzieć młodych nie, ludzi. Nie było przymusu, ale to wspaniałe wychowanie. Jeździło się, ja do dzisiaj wspominam te moje, jeden obóz harcerski, daleko na Wileńszczyźnie, nad Narod. Do dzisiaj mam sentymenty do tych. Inny tam na granicę z Czechosłowacją, no znowu. Czyli okazja do poznania kraju, ogromny właśnie taki jakaś zaszczepienie tego patriotyzmu, spotkanie i zespół bardzo podobnych chłopców, czyli to byli wspaniałe. Integracyjne takie patriotyczne środowiska. Proszę pana, ja w mojej książce takiej poświęcam, nie miałem planu takiego, ale mówiąc o tych jakichś moich ludziach wybitnych czy znanych, zapisanych może w historii, to będzie lepiej, nie oceniajmy ich roli. To proszę pana, sięgam do moich kolegów szkolnych, którzy byli bohaterami w czasie okupacji. Mógłbym o tym, w mojej książce to jest. I z takimi ludźmi się stykałem. Każdy się stykał, ale w mojej książce, gdzie jest taki część tej książki poświęcona tym ludziom, z którym tylko ja się zetknęłem, byli mnie bliscy. To jest Irena Sender, bardzo dobra znajoma, moja, no moja to przesada, ale moich rodziców, ale ja ją znałem. Poznał pan? Tak. W 1939 roku we wrześniu bardzo ładna, miła, taka pulchna, młoda dziewczyna, kobietka. Poznałem jej męża, bardzo przystojny porucznik, który przeżył te działania wojenne, ale niestety po 2 miesiącach znajomości Niemcy go na 5 lat zamknęli w Oflaku, bo oni dali ogłoszenie, że mają się oficerowie zgłosić, no ich pozamykali. Ona, o jej roli, prawda, w tej zrzegocie, to ja raczej nie wiedziałem. Chociaż, no bo taka ta znajomość, ja jeszcze też byłem smarkać, jak ją poznałem. Natomiast, no bardzo miła kobieta, mieszkała samotnie z matką w naszym, po prostu tej samej kamienicy. I ja znam, no ale weźmy tą Sendlerową. Aha, jeszcze łączy się Warszawa mimo wszystko, ile rzeczy się... Mój brat stryjeczny mieszkający na Żoliborzu, też samotnie, bo jego ojciec był w armii Andersa w tym czasie, na ulicy Mickiewicza, przez rok ukrywali Jacka Frylinga, redaktora. On był bliskim, no jak, tak bliskim, jak można, mogę tu powiedzieć sobie, Ireny Sendler. Ukrywała go, później jak było ostrzeżenie. On jednak ukrył się, no odszedł tam z tego domu, przestał. No i to też jest taka dla mnie ciekawostka.
Aha, a jedna jeszcze ciekawostka, że ten porucznik do niej nie wrócił, bo już nie miał do kogo wracać. No, ale już dalszych losów nie znam i o tym się nie mówi, bo to jest ikona nasza dzisiaj. Ale inna postać historyczna, to ten Janusz Dankowski, to Franek Zub, to bliska rodzina, bo moja matka była zubrzycka z domu. I ja z nimi rozmowy prowadziłem, ja z Frankiem Zubrzyckim. Kiedyś noc spędziłem, po pierwsze on był w wyprawie tej Armii Ludowej, a mówił, że wybiera się na drugą i w Tomaszowie Mazowieckim zginął. Jego tablica, bo był bardzo pasował w czasie PRL-e, wisiała w auli, nasz student, faktycznie to był student, który bronił Żydów tej haniebnej ustawy ławkowej na Politechnice, który siedział w Berezie Kartuskim, więc wiele nie użył, no i poległ jednak, co miał te idee komunistyczne, to trzeba przyznać jednak. No, inna postać ciekawa, to jest też powinowacony z moim bratem, to jest Guderski Konrad. Długo nie działał, bo po godzinie czasu zginął w obronie Poczty Gdańskiej. Też wiem o nim dużo. No i takie postaci, i tylko ograniczam się do tych, co ja bezpośrednio rozumiem. Coś mogę. Pan przepraszam, rozgadałem się. Panie Jerzy, pan nie pilnuje. Panie Jerzy, jak pan zapamiętał wybuch wojny światowej, pierwszej, drugiej wojny światowej? No oczywiście to... się pamiętało. To były okoliczności. Ja miałem przecież wtedy 16 lat, przy 15. Dostałem wiadomość, byliśmy po bliskiej miejscowości za Nowym Dworem, więc wracaliśmy z matką pospiesznie, że ojciec już w wojsku jest. No i taki było taki moment zamieszania ogromnego. Ja od razu jako harcerz znalazłem się na dworcu głównym. Żeśmy jak gdyby przyjmowali pierwsze pociągi, niestety już ostrzelane z samolotów przez lotników, ranni byli. Pierwsi ranni. Pewno było ludzi, często byli jacyś Białorusini, Ukraińcy zagubieni. Ogólnie wszystkie te nawet mniejszości też nie były jeszcze zorientowane, co robić, komu sprzyjać. Ale to była taka mobilizacja. Czyli harcerstwo było zmobilizowane, tak? Już od początku. Mobilizacja, tak. Ojciec był z miejsca, tak, tak. Później miał losy takie, że nawet się stykałem z nim w czasie wojny, bo został rozbity oddział gdzieś tutaj niedaleko, nad Świdrem. No to później tutaj w szkole na ostatnim piętrze z załogą z trzech osób karabin maszynowy i strzelał do samolotu. Taka była jego rola. Udało mu się jakoś, ponieważ mnie miał wysokiej rangi, że wrócił do domu. No takie losy. Losy były, że później zaczął być ostrzał ze strony Woli, bo oni się bardzo zbliżyli, Niemcy. Mój brat nawet dostał odłamek, został raniony w głowę, nawet w piwnicy będąc. No bo brat już... też walczył? Nie, on jeszcze młodszy ode mnie. Tylko, że mówię, takie było przeżycie, chaos, konie zabite. Zaczęto już kroić te konie, bo zaczęto myśleć o jedzeniu i tak dalej. Proszę pana, tak naprawdę z mocnych wrażeń, to mnie najbardziej utkwiło w pamięci może trzeci dzień. Ogromny wybuch radości. Ja go przeżywałem w centrum miasta, w Alejach Ujazdowskich, tam gdzie są ambasady, bo ludzie wiwatowali przystąpienie Francji i Anglii do wojny. To było wielkie zdarzenie. Wie pan, już nie jesteśmy sami. To było bardzo ważne dla nas. Ważne, to strasznie ważne. To było ogromne przeżycie. I dla mnie, ja do dzisiaj pamiętam ten entuzjazm pod tymi ambasadami. Wie pan, jak społeczeństwo reagowało. To pamiętam. Pamiętam też wkraczanie, to jest może ciekawe dla zwykłego czytelnika. Pamiętam. Od strony Woli. Trochę z opóźnieniem, jakoś się nie spieszyli. Oczywiście mieli już kwatery tu przygotowane. Wkraczali Niemcy na różnych tam pojazdach, otwarte, ale dumni i bardzo powoli rozglądali się, może tak troszkę ostrożnie, czy tam ktoś nie strzeli do nich. Ludzie byli ciekawi, ale nie tłumy, nie powiem. Ja jako młody chłopak gdzieś tam też mnie to ciekawi, jak Niemiec wygląda po prostu, albo że mogę po niemiecku powiedzieć coś. Natomiast Żydzi bardzo się kręcili, no naskakiwali.
z chęcią pomocy, wskazania ulicy, no normalnie, znali lepiej język, prawda, ale to im nie pomogło. Też straszne było później, jakie przykre, jak ci Niemcy wyłapywali Żydów, zwłaszcza starych z brodami, wybrawali bardzo takie sceny nieprzyjemne uliczne. No, Motłoch czasami patrzył na to, ale to było bardzo nieludzkie. A później przecież się obcowało z tym murem, z tym getem. Rzucało się tam coś, co nie było wolno, a przez dziury czasami takie młode chłopaczki żydowskie wychodziły, też szukając, bo no, to jest tragedia największa. Uczestniczył pan w tajnych kompletach też w czasie, prawda? A oczywiście, oczywiście, bardzo dobrze, nawet już nie pamiętam nazwy, ale to byli nawet bardzo znani później ludzie, tak. Te tajne komplety, dzięki temu ja, jedyna szkoła techniczna, która była czynna, nie wiem dlaczego. Niemcy chyba chcieli trochę kadry mieć. Dlatego ją nie szykanowali. Czynna, bo taka prawda. Politechnika zamknięta, wszystko zamknięte, a Wawelberg był czynny. Ja miałem szczęście, że ja te komplety jednak miałem. Może miałem 15 lat. Ale coś mnie nauczyli, a dyrektor szkoły zrobił egzamin taki jak gdyby na dwóch poziomach. Ja zdałem ten egzamin na wyższym poziomie. Rozwiązałem te zadania matematyczne, które wskazywały, że ja maturzysta jestem. I dostałem się do klasy A, takiej lepszej, która dalej miała pewne, no, jakieś korzystne strony. Traktowana za maturzystów, za łatwiej na politechnikę dostać do tej klasy A. A i kolegów miałem wspaniałych. Oczywiście prawie wszyscy gdzieś byli w konspiracji, ale o tym się nie mówiło. To było dyskretne. Moimi kolegami byli później znani, no wiem, którzy zginęli. Zginął Karol Hilchen, syn profesora SGGW i tak dalej. No, to był kontakt, bo tych ludzi było pełno bohaterów. Było się wśród tych ludzi, oni nawet różne mieli tam nawet opcje polityczne i tak dalej. No, takie był za życie. Powiedzmy teraz może o powstaniu, moment powstania, gdzie pan moment wtedy... powstania... To mnie zastał i to było trudność, bo to trzeba było dotrzeć na czas i tego, nie zbierali wiedział się pomoże, nie było to efektowne moje. Ja mogę powiedzieć o bełcie. Ja, tak, bo tutaj... Co ja mogę powiedzieć? Pan służył... Ja jestem z, batalion Bełt, trzecia kompania Wika, Wiktor Trzyka, który był później tym show biznesie znanym człowiekiem, ale były trzy kompanie, no i było w sumie 400 ludzi. Tak. Dużo osób mówi, że pan jest ostatnim, ale to nieprawda. Na pewno wierzymy, pana, że... Zawsze się ktoś znajdzie. Za granicą wiem, że ktoś dokładnie mógł wyjąć. Ale czynnym pan jest tutaj. O, w tym sensie to ja mogę. Nie narażam się, że jestem jakieś... sobie przypisuję jakoś to. No bo to daje mi taką satysfakcję, że mnie proszą. No, występuję często publicznie w różnych szkołach, instytucjach nawet. No, ale nie chcę znowuż ukrywać tych, którzy może gdzieś żyją. No ja sądzę, że jeżeli żyją, to przeważnie są schorowani i mniej czynni. A ja jestem znany, bo jestem członkiem zarządu również. No niewielkim członkiem, ale w komisji rewizyjnej. No ale jest. Wspaniale. No to jest ten mój... I ten zwykły członek tego batalionu, teraz jak nikogo nie ma, to jednak... Ja to w książce nawet korzystam, coś tam napisałem, że jednak... Okazuje się, że coś się tam sprawdził, bo napisałem dzieje batalionu. Wszyscy są dumni, którzy żyli, dostali, a rodziny bardzo. No i to są pięknie opisane. Tak. Następna sprawa, że zatroszczyłem się o znalezienie sztandaru. Odebrałem, ale to nie na siłę, z harcerzą i przekazałem do depozytu, to jest właściwe miejsce. Do depozytu Muzeum Powstania. Oni pożyczają bez trudu każdego, więc krzywdy im nie zrobiłem. No i pełne różne dekoracje, no jakby takie okolicznościowe, uroczystości w imieniu tego Bełta. Dzięki temu profesor Chodakiewiczowi przemówieniu, to nagle, prawda, wypinam pierś na tych czasami przechodnie mnie kobiety całują, co jest, nie powiem, przyjemne, ale nie przesadzam z tym moim bohaterstwem. Przecież byłem zwykłym żołnierzem. No właśnie to, co pan powiedział, jak jechaliśmy do studia, że jak pana zapytałem, jak wyglądał dzień normalny, po prostu trzeba było żyć, tak? To pan no żyliśmy, to jest świetne powiedzenie tego Jakobina. To jest dla mnie wspaniałe. Jak się pyta, a jak żeście przeżyli terror jakobiński? Żyliśmy. Po prostu trzeba było żyć, nie było no żyło się.
Pytają się często młodzi ludzie, bał się pan, przyjm pana, no ten trup się słał dookoła, strzelało się dookoła. No wszystko było normalne, zdawało się, no może, a nie normalne, ale ono się wciągnęło w ten tryb. I 60, prawdą jest, że to już trochę zmęczyło, bo to już była ta nędza, wody nawet nie było skąd brać, studnia na Wilcie była jedna wykopana głębinowa, no tego jedzenia, no ale mniejsza z tym, wtedy się... Nie pamiętał pan nawet co jadł, tak, w czasie powstania? Nie, no to się, tą może... W czasie powstania, na początku w tych różnych domach, tam coś były zapasy, to każdy przechowywał, ale to się szybko skończyło. Tak, no przykre były te. Rodzina zginęła, Chorza 9. Te barykada to zasługuje na wzmiankę. Nigdy nie była z samolotami, prawda, ostrzeliwana, z bomby nie spuszczali tam. No bo nie chcieli stłuc tej płyty, bo ta płyta była strasznie dla nich wygodna. Tam pod spodem był ruch niemiecki, a myśmy na tej płycie. Także to było dobre, że... Także nikt nie był zainteresowany, żeby tą płytę... Jeżeli pan się pytał jeszcze, bo pan spytał się trochę początek, warto zrobić wzmiankę o Godlewskim. Jego płyta też jest. On był ze zgrupowania Soku. Oni byli tacy jacyś bardzo lewicowi. Ja ich nie znam, ale koledzy mówili, że oni mówili towarzyszu, ale nie chcę już wdawać się nieznane mi sprawy. Ale to jest taki Kuba Rozpylacz się, Antek Rozpylacz, jest taka tablica, bardzo dzielny, prawda, młody człowiek, Antoni Godlewski, który z 8 zginął no, w naszej, przy tej barykadzie i w tych walkach, które towarzyszyły. Jak w ogóle zachowywała się ludność cywilna? Bardzo lojalna, proszę pana, ja powiem jak wyłaziłem, a później może jakiś szczegół. Wychodzimy, ma się, to były w ogóle, bo to głupota, młody człowiek. Myślałem, a może uciec, a może iść do tego niewoli. A w niewoli może będzie też przyjemnie, wesoło, bo z kolegami. No, więc maszerujemy, wychodzimy tutaj przed placem Politechniki. Tam zgrupowana grupa kobiet. To dla mnie jest wzruszające. My maszerujemy, tak staramy się, fasącimy, a one płaczą. Przecież to były ich dzieci, wie pan. I tak była cały przebieg powstania. Nigdy ludność się od nas nie odwróciła. Nigdy nie widziałam, a co wyście zrobili? Łobuzy, pentaki. Nie. Czyli podtrzymywała na duchu, pomagała. Proszę pana, pytanie, które często pada i które jest dla mnie takie trudne, niezręczne, nie lubię go, ale ono jest, a pan nie pyta, czy ona była celowa, to powstanie, czy potrzebne. Ja mam 3 takie odpowiedzi, pozwolę sobie powiedzieć. Oczywiście. Ono było, i to ja skrócę, ono było nie do uniknięcia. Punkt pierwszy. Ono, proszę pana, gdyby go nie było, to jest punkt drugi, to Niemcy by nam taki numer wywinęli, już opanowali sytuację. Rosjanie się wcale nie spieszyli, bo im się też to podoba. Oni by nam nie gorszy też jakiś sprawili scenariusz. Też byłyby ofiary i ruina. To jest moje przekonanie. I trzeci punkt. To, że weszliśmy do polityki wielkiej, z naszej inicjatywy, politycznie było bardzo korzystne. Zamknęliśmy usta Sowietom w sumie, bądź co bądź. Już nie mogli tak, panie, a Polacy, przecież nawet Czesi na 2 dni zrobili powstanie w pracy. Że Polacy to w ogóle kolaborują z Niemcami. Oni by nam takie zrobili propagandę, że nie wiem. Mi się wydaje, że to w sensie, mimo tych ofiar, mimo tych... to politycznie mieliśmy pewien taki atut. To jest moje trzeci punkt widzenia. Że była jednak pożyteczna w tym sensie, okrutnym, ale była. Aha, może pan jeszcze chce ten atak na tą szkołę? No właśnie, bo mówił pan o szkole pożarniczej, tak? No takie właśnie ta nazwa jest niepewna, tak nazywali szkoła pożarnicza albo wystawa sprzętu, bo ta słynna to była gdzieś na Bielanach, ale tak nazywali. Ona była mniej więcej w narożniku Nowy Świat Książęca, ale tak w głębi. I ona jest bardzo ciekawa. Ja chętnie o niej mówię, bo ona jest taka sprawa widowiskowa, a mnie wzrusza niesamowicie, jak mówię o niej. Jeżeli pan by rozłożył ten rysunek. Nie, już bez rysunka, bo nie mam. Ale lepiej tak postawimy, nie? Ja bym dał rysunek. Bez rysunku. Opisać. Co?
Walczył pan nie, tam? Nie, nie, rysunek. Bez rysunku to nie ma tego. No dawno by było, ale to nawet... Szkoda, że pan nie chce. Mamy taki piękny i zupełnie inaczej to wyglądało. No. Padł rozkaz o piątej zdobycia tej, prawda, tego. 14 ochotników zgłosiło się, że zaatakuje z góry, z dachu. No, cały większy oddział z dołu. Dlaczego taka ciekawa rzecz jest ten atak z góry? O godzinie 5, czy 14 ochotników, prawda, miało... O godzinie 5 rano, tak? Wieczorem, po południu. Dwa budynki, na czym to polegało? Dwa budynki były od siebie oddalone, może o 6 metrów czy coś, na 6 piętrze. Ten jeden, w którym myśmy byli spalony, a ten budynek, który atakowaliśmy, jest stał cały. Oddalony o 6 metrów. Przerzuciło się drabinę, kładkę na poziomie 6 piętra. Na 6 piętrze drabina, tak? Bo szło. No to taka drabina wąska, bo to się przesuwaliśmy, nieśliśmy przez 6 pięter, to ja bym runął w dół. Granaty trzymaliśmy w kieszeni, żeby nam nie upuścić z rąk, bo trzeba było się jeszcze jakoś przesuwać. No i, prawda, mieliśmy się tego. Nie zapomnę tego momentu, jak nas żegnały sanitariuszki. Przed akcją. Przed akcją, nie zapomnę. To na moim rysunku jest, no szkoda, że pan nie chce, nie ma czasu pokazać. No i ruszyliśmy okrakiem, zaczęliśmy się przepisywać. Prowadził nas porucznik Semp. On miał jeden pistolet. No jeszcze był jeden wspólny, taki na wymianę. Tak. I żeśmy, czyli prawda, jeden pistolet był na ile osób? Na dwóch pistolet. Ale granaty to były nasze, taka rozumiem. Prawda. No bo granaty produkowano, no to myśmy tam, to mieliśmy. I znaleźliśmy te wejście na klatkę schodową. Z dachu. Dachu. No, był z nami też Jaś Obęcki, nazywaliśmy go Drybla, taki pseudonia. To był profesor Politechniki, przecież na chemii. On dostał w tej akcji strzał w kolano. On kulał zawsze później. No i na tej klatce schodowej schodziliśmy na dół. Walka gorzała już na dobrego na dole, tam było kupę wojska. No, a nas tak poniosło, że te granaty szybko pozbyliśmy się i właściwie byliśmy bezbronni. Na szczęście tamtym się udało. Niemcy rowem uciekali do bliskiego Muzeum Narodowego. Co było najbardziej cenne, to trochę broni po nich zdobyliśmy. No udało się to wszystko bardzo dobrze. No i dla mnie to najbardziej jest te wzruszenie. Ta Irena Mańkowski, nazywaliśmy go krzykaczem. Wrzasnął, żadna baba nie ma prawa na drabinę się pchać. Ale dla Ireny zrobił wyjątek, bo go ubłagała. No to jest ta atmosfera. Czyli była jedną z 14, tak? Jedna z 14, tak. Ona żyła później długi czas, znałem ją. No to więc ta atmosfera, dla mnie, ja mam zawsze łzy w oczach, jak ja to opowiadam, właśnie ten entuzjazm, ta miłość, to wszystko, młodość, no to wszystko razem się połączyło. Wszystko panu staje przed oczami, prawda, teraz? No staje przed oczami. Proszę pana, robiliśmy cośmy mogli. Spełniliśmy nasz obowiązek. To znowuż można tak jak ten Jakobin mówić krótko. Taki jest finał tego całego mojego. Wspaniała historia. Jak wyglądało codzienne życie w czasie powstania? Ono było inne pod koniec, inne było na początku. Na początku to było pełen ruch, tu zginęła moja rodzina. Na rozmaity sposób, z różnych powodów. Jeden od strzału tego, z góry tego Niemca, inny zasypani od bomby, tak, no takie. Ale druga część to taki zmierzch był, takie uśpienie. Już nie było takich akcji. Różnica była zasadnicza jedna, że pierwsze dwa tygodnie jednak Polacy mieli inicjatywę w akcjach. Następnych akcji to były obronne, to była taka stabilizacja. A i zupełnie stabilizacja była w ostatnich dwóch tygodniach września. Latały samoloty sowieckie, te kukuruźniki, i one przepędziły lotnictwo niemieckie. Z ich strony było nawoływanie do oporu, rzucali żywność, wiedząc, że... Ale jaka to była rzecz? Mieli miskę, taką miskę, tam ryż był czasami, jakieś suchary. Rzucili tą miskę tak, aby rzucić.
Ona przebijała parę piętrych domów. Wiem, że jak na chorzy dół nie spadło, to ludzie się kłócili, do kogo spadł. To były jeszcze pojęcia kapitalistyczne. Ziemiska jest moja, bo do mnie spadła. No ale to się nie dało utrzymać. I była ta potrzeba zdobycia tych środków do życia. Już ta walka nie była taka napięta. No dziwię się, że ta barykada stale funkcjonowała. Dzięki niej dwa razy byłem na wyprawie do Haberbusza. To trwało całą dobę, a może i więcej. No, ogromnie długo. Wędrowało się kanałami, przeskakiwało się przez ulicę pod ostrzałem. Wreszcie się dochodziło do tego Haberbusza. On był już trochę zniszczony i spalony, ten zakład. I nieomal spod Niemców się wybierało ten, bo słyszały się nawet głosy niemieckie za ścianą. No i do worków się zbierał. I to nie była akcja nawet moja jakaś. Oczywiście też chciałem coś jeść, ale w dowództwo mnie wysłał. Ty idź, prawda, do Haberbusza i przynieś nam ziarna. Także dwa razy to robiłem. Nie wstydzę się tego. Taka przyziemna rzecz. Młodzieniec. Ale jakże ważna. Powie to, no nie strzelałem wtedy, tylko po prostu tym workiem. Byłem tą mrówką, czy słoniem, jak to nazywają. No ale ważne. Dowództwo przyniosłem, oni odsypali mi jakiś udział. No i tak, wody też już nie było. W naszej okolicy, bo jestem w Śródmieście, południe, to była studnia wykopana na ulicy Wilczej. No dostała kolejka, no ludzie, no woda podstawowy artykuł, no bez wody trudno żyć, no to tą wodę się nosiło. No i później przyszedł moment, iść do niewoli czy nie iść do niej. No dyskusja wielka. Właśnie, jak odbyło się wyzwolenie? Pierwsza, no Marianna w nocy przyleciała do nas łączniczka, mówi, że już zawarli rozej. Pierwszy rozej, który był już w końcu sierpnia, to ludność wcale nie skorzystała. Można było, że 10 tysięcy może opuścić tak w tym rozejmie, a wyszło coś 3 tysiące zaledwie. Czyli niby kobiety i dzieci jeszcze mogły najwięcej skorzystać. No ale później zaczęli petraktować, to by te petraktacje były chyba dwukrotne. Ta pani hrabina Tarnowska była w tej delegacji. Wszyscy starali się uniknąć rozmówcy Bacha von Żeleńskiego, bo on był drań. To był SS-man i tak dalej. Ten drugi, Rot się chyba nazywa, ale ja może mylę. Był dużo taki ludzki bardziej. No ale w sumie później jednak Bach Żeleński podpisał to. No i maszerujemy ludność Wont z Warszawy do początku tam sierpnia. Ale później zobaczyli, że takie mnóstwo ludzi włazi z tych piwnic, kaleki, ranni, żywi, że przedłużyli aż o tydzień wychodzenie z Warszawy. No ja wychodzę, prawda, to idziemy, tym ruiny, dzisiaj to są ładne domy, a idę filtrową i tak dalej, ten oddział. Ja miałem niesamowite szczęście. Drugi raz, tak jak ta bomba jednak, ten pocisk nie trafił, parę metrów się odbił nade mną, tak, że ja na ulicy Szczęśliwickiej maszerujemy do Pruszkowa, bo tam był przeładunek. Moi koledzy znaleźli się ostatecznie w Łambinowicach. To jest Lambsdorff, nazywaliśmy wtedy. To jest pod blisko Nysy, na Opolszczyźnie. No były szykany ze strony ludności, bo była niemiecka, a że bandyci przyjechali i tak dalej. No ale przeżyli jakoś. Nie było przyjemnie tego, no dobrze, ale... Ale ja teraz weźmy się i maszeruję tam. Ludzie mówią, oj, tam ludzie wracają, okopy kopali nad Wisłą przed Sowietami, bo Sowieci byli po drugiej stronie. To tak szło z 10 robotników z łopatami. I co za przypadek. Gdy byłem na tej szosie, to oni nagle przecinają tą szosę tuż przede mną. Przecież co 50 metrów stał żołnierz z karabinem, strzela, bo ludzie chcieli tam te warzywa coś zbierać jeszcze z pola. I ja jako 11 skręcam, jakiś tam czy patek założyłem, czy w ogóle, czy oni mnie dali. No w każdym razie nie strzelił do mnie z plecy. Bał się pan, że nie przeżyje tego? Nie bałem się, jak głupi byłem, no wiem, ja ani nie sprytny, ani tego. Jakie to było genialne, że akord oni przecinają przede mną ten. Ich puszczają jako dobrowolnych pracowników, a ja się do nich przyłączam i ten Niemiec nie strzela. Nie wiem, czy nie chciał strzelić, czy nie widział mnie. I się za chwilę znajduje
na dachu kolejki tej elektrycznej, jadę do Komorowa i tak się skończyła moja przygoda. No to tak mówię, ale to też... Czy był pan represjonowany po wojnie? Proszę? Nie. Proszę pana, od razu, jako że Wawelberczyk, oni zrobili jakiś uzupełniający kurs, bo potrzebowali fachowców. I ja, proszę pana, zostałem od razu inżynierem po skończeniu tego kursu. Może rok trwał, może półtora. Do tego Wawelberga przylepili. I miałem ten tytuł inżyniera pierwszego stopnia, co dzisiaj jest powszechne. Jest inżynier pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Może to teraz nawet zanika, prawda? Wiem, że pan dużo podróżował po wojnie, dużo, tak? Dużo, dużo. No, może na Europę znam, ale z takich ciekawych, co wypełniam nawet w książce mojej historii, to jest jedna praca na Uniwersytecie w Hawanie przez 3 lata w dziedzinie inżynierii chemicznej, bo w tym byłem specjalistą jako mechanik. No to była cudowna. To jest okres, który mi się śni do dzisiaj. Piękny hotel, Hilton, Habana Libre, centrum, język hiszpański, który do dzisiaj pieszczę, żeby go nie zgubić, no i tak dalej. To było wspaniałe. A najbardziej zaskakujące, że ci Latynosi lubią ludzi. To jest dla mnie największe. To są naprawdę nie ponuracy, nie tego. Dla nich radośni są. Najważniejsze to jest, proszę pana, miłość, wypoczynek, no w pracy. Praca to tam trochę. No nie mówię, żeby nie pracowali, tam potrafią ciężko. Ale inne rzeczy ich bardziej interesują. No i tam, prawda, zajmowałem się w luksusowych warunkach, co nawet może było nieprzyjemne, bo to była zasada. Dla jednych wszystko, a dla drugich nic. Bo bieda była duża, bo to już był ten komunizm na Kubie. A teraz druga to moja ciekawa rzecz, no, z tych bardziej ciekawych, bo ja różne mam, w Europie to dużo znam. To proszę pana, w Chinach 2 razy jeździłem i pracowałem tam. Byłem projektantem ambasady polskiej w Pekinie. Był taki układ międzynarodowy, że tu na Placu Krasińskich Polska zbudowała ambasadę chińską, a tam Chińczycy zbudowali, ale według naszego projektu. Projekt był bardzo piękny. Architektów dwóch, Karpiński, znany profesor, i Kowarski, który był długo czas prezesem SARP-u. Bardzo udany. No a moja rola była te instalacje, urządzenia wszystkie. No, mam sukces pewny, chociaż nigdzie tam nie wynagrodzony, nie zauważony, bo tylko architekci zebrali, ale chociażby taki, że zaprojektowałem ogrzewanie sufitowe, pierwsze tam u nich, w Chinach, a te ono dało bardzo cenne usługi, bo ono służy jednocześnie jako urządzenie chłodnicze w lecie. Puszcza się chłodną wodę. Skąd ta chłodna woda? Też moje. Chińczycy bardzo nie lubią, nie chcą, nie zgadzają się, żeby czerpać. To tak jak w Łodzi. Woda jest głęboko, powyżej 100 metrów głębokości, ucieka im, bo nie ma rzeki przepływającej przez Pekin. No ale oni się zgodzili w sumie. Więc tą wodę się czerpie zimną z głębi. Oczywiście się im oddaje tą wodę, ale już się ociepla. I tłoczy przez te rurki w ogóle. I tutaj o te 2, 3, 4 stopnie ochłodzenie więcej, to ogromnie się przyjemnie odczuwa. Czyli mają chłodnie w całym zespole budynków ambasady polskiej w Pekinie. No, pana dzieło. Co? Pana dzieło. No taka moja mała, mój wkład nazwijmy. Wie pan, dumni są architekci, oni projektowali wszystko. Wie pan, no tacy różne pomocnicze zawody jak konstrukcja, to nawet chyba nikt nie zauważy. Jak ci, którzy... Jest pan bardzo skromny. No bo nie mam co, wie pan, się skromna moja. Panie Jerzy, był pan wieloletnim pracownikiem bardzo długo. Politechniki Warszawskiej. Ale strasznie długo, bo była emerytura, ja jeszcze ciągnęłem. Pod koniec byłem, pracowałem pod koniec w tym filii Politechniki w Płocku. Ale tam miałem, byłem kierownikiem zakładu, byłem dyrektorem Instytutu Mechaniki, bardzo dużego zresztą, politechnicznego. No różne miałem funkcje, to pełniłem mnóstwo funkcji w warszawskiej politechnice. Zresztą mam duże kontakty i stosunki tu z centralą. Cały czas pan jeszcze działa, tak? Pisze pan książki. No książki pisze bardzo piękne, wydaje mi się, a ta moja to już jest dzieło życia. To jest dzieło, mógłbym mówić bez końca, ale jeżeli pan pozwoli dwa słowa. Oczywiście. To mówię, tytuł już
sam tytuł jest trafiony w dziesiątkę. Zbiory, prace i zbiory pasjonatów. I to są ludzie z Mazowsza, bo ograniczam się. Ktoś mówi, a w Gdyni mam tak. Nie, to już nie na moje lata, żebym do Gdyni jechał. Tu moja praca polega na ogromnej ilości kontaktów, rozmawiania z nimi. Ale mam niesłychanie ciekawych sceny ludzi. Profesor Pokropek zbudował fantastyczne Muzeum Sztuki Ludowej. No do jego eksponaty wsadziłem. Teraz mnie zaprosił na Muzeum Prac Ludowych związanych ze 100 latem niepodległości. Znowuż piękna wystawa. No to jest tylko jeden przykład rozdziału skromnego, bo ja mam 60 takich tematów już. Już jestem bardzo wybredny na ostatnie. Jeszcze tam chcę gdzieś, żeby książka miała ze 300 stron. Ale na przykład chcę się, może mi się uda z himalajstami. Są takie ciekawy temat. No, napisałem na przykład o pani i o w ogóle o dyrektorce szkoły trzeciego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No to jest szalenie ciekawe. No ta pani założyła z wielkim trudem tą szkołę. Uczą tam chyba 500 słuchać. Ale ja dalej piszę, że w ślad za nią zaraz uniwersytet zrobił, stworzył taką szkołę trzeciego wieku, która uczy 70 tysięcy słuchaczy. No to jak w całej Warszawie jest w tej chwili 40 takich szkół. To się znajduje w mojej książce. W formie skromnej, zilustrowanej musi być, bo to jest dla mnie najważniejsze. I takich mam fantastycznych tematów, no już ze 60. Jeszcze cały czas nowe pomysły są. I coraz wybredniejszy jestem. Bo teraz mam umowę z panią, która założyła teatr amatorski. O teatrze to jest też ciekawe. To ciekawi ludzie, teatr amatorski. No i tacy ludzie, którzy są pasjonatami. No. Mam panie, Jerzy, panie Jerzy, na koniec, co pan by chciał powiedzieć młodym ludziom? Aby no właśnie... Proszę pana, no to jest trudne, bo pan mnie pyta czasami tak, przemawia ten... Przemawia ten harcerz, prawda? Mówi, no niech pan powie, no bo wypada, że ja na koniec. No proszę pana... Jeździ pan do szkół cały czas, jeżdżę, tak? Jeżdżę, jest pan. Proszę pana, to już jest oklepane. Cieszę się, że taka piękna młodzież. Cieszę takie piękne dziewczyny. Cieszę się i wierzę, że w razie potrzeby byliby tacy sami. Cieszę się, że mają 5 pokoleń już ma spokój. Czyli tylko pokój do radości. A jak jest, to już trudno. Przeżyjemy i to i tak zobaczymy. No, ale takie są moje może pierwsze odczucia takiego uznania. I że warto było walczyć o to. Myśmy zrobili mały wkładzik, mały. Przecież byli inni, legiony były inne. Ale spełniliśmy nasz obowiązek. No, staram się bardzo krótko, bo tam nie ma czasu powiedzieć to moje odczucia. Jak się pan czuł na teraz na rocznicę stulecia niepodległości? No były, bo akurat i na to miałem zamówienie. Ja to zaczynam dosyć ciekawie, moim zdaniem, bo w ogóle mam dużo ilustracji. Daję te informacje często nie bardzo znane. I to właśnie, a wie pan co jest taka najbardziej dla mnie satysfakcją? Że ludzie mówią... Ja, przyjemnością wiemy, że słuchamy faceta autentycznego, że on to widział, przeżył. Że to nie jest książkowa rzecz. I zaczynam ciekawie, prawda, że, bo myślę o temacie 100 lat niepodległości, no, że nie było Polski, ale byli Polacy. Religia ta sama, język ten sam, historia piękna, uczeni wspaniali, no i tak dalej. Ale to jest znane, bardzo znane zdanie. Zaczynam, że w roku 1897. Dlaczego ja pamiętam tak dobrze te daty? Oni się też dziwią. A bo ja te książki piszę. No, no to mi jest łatwo. To ja, proszę pana, mówię, przyjechał car Mikołaj II z rodziną. Pokazuje zdjęcia, bo jaka piękna ta rodzina, te córki. Naprawdę, aż żal mnie, bo one były później sanitariuszkami, a później okrutnie je zamordowali. No ale żal żalem, ale Romanowie nas 135 lat gnietli, ze 123, o, 123, no więc znowu tak strasznie z tym żalem trzeba być powściągliwy. I ludność Warszawy, bardzo ofiarna i tego, zebrała pieniądze, car zażądał 1,5 miliona rubli, a później więcej i zgodził się na budowę politechniczny instytut powstał, językiem rosyjskim.
błyskawicznie zbudowali. Mi się wydaje, że to powinna być niesłychana nagroda dla tych dwóch architektów. Objechali Europę, obejrzeli inne uniwersytety i mamy najpiękniejszą przestrzeń, aulę wielką w Warszawie. Najpiękniejszy, ciągle tam się coś dzieje. Oni, to jest projekt wspaniały. To jest ogromny dar. No i tak Politechnika już 4 wydziały miała, ale bardzo kulała, bo studenci nie chcieli po rosyjsku i tak dalej. No i proszę pana, wkraczamy w początek stulecia. Niby belle époque, piękna epoka, wspaniałe te utwory muzyczne, opera, operetka Offenbacha, no i tak dalej. Ale wojny się toczyły. Na szczęście, no, w Europie tej zachodniej i tej centralnej nie było. Ale na peryferiach stale były i to okrutne. Bałkany też stale, ale przede wszystkim niepopularna wojna burska w Afryce Południowej. Tam pierwsze obozy koncentracyjne Anglicy założyli. Wojna hiszpańsko-amerykańska. Wszędzie były. Tak była przedziwna. Z niewyjaśnionych przyczyn wybuch taki, może to był krążownik wojenny, Maine się nazywał, u wybrzeży Hawany. Nawet tam poginęli ci marynarze niektórzy, ratowali się, może niektórzy przepłynęli, bo to w samej prawie zatoce. Tak. No i to wywołało wojnę hiszpańsko-amerykańską. Przy czym w wyniku tej wojny Kuba skorzystała, że dostała trochę ograniczoną wolność, bo jeszcze tam były ten wpływy Stanów. Ale Ameryka, Stany to jest ogromne terytoria. Co oni zyskali? Puerto Rico, proszę pana, zyskali jeszcze te, nie Indochiny, tylko tam dalej jest, orety, zapomniałem. Ta wyspa duża, pod Japonią tam. Ojojoj, jaka pan, widzi pan, nie. Spokojnie, panie Jerzy, tak ma pan wspaniałą pamięć, nie, naprawdę. Nie. No to w każdym razie ogromne terytoria po Hiszpanii uzyskali. Amerykanie, no to więc byli beneficjentami tej wojny. Ale to było do tego momentu. Natomiast zbliża się rok 14. Nie z gruszki, nie z pietruszki ten strzela. Wymiana dokumentów między... I wcale jeszcze nie musiała wojna być. Ale Wilhelm, niemiecki cesarz, bardzo par, on był kaleką trochę, bo rękę miał taką krótszą, par do tej wojny. Druga rzecz, parła cała ta zbrojeniówka, bo zakłady produkowały to, produkowały i tak dalej. I głupi car Mikołaj, głupi był zupełnie. Jego ten błagał go, po co tę wojnę? Masz wszystko jeszcze, co skorzystasz na tej wojnie, nie osłabno. A on wypowiedział wojnę. I od razu dostał w skórę, ogromny klęsk. Klęska pod Tannenbergen, czyli Grunwaldem nasz. 130 dostało, tysięcy dostało się do niewoli, 35 zginęło Rosjan i to było ogromne zwycięstwo Ludendorffa. Jeszcze drugą też klęskę ponieśli w Karpatach. No i tak się toczyła wojna. Bardzo ciekawe, co tam można mówić. Nie będę historykiem, nie jestem historykiem, ale jak te gazy pomału wkraczały. Pierw był, proszę pana, chlor puścili Niemcy. Później w odwiecie ten fosgen się znalazł. A na sam koniec był gaz musztardowy, najbardziej skuteczny gaz. Ale wojna też się zmieniła. Ona się zmieniła na udrękę tą okopową. Żołnierze z nogami w wodzie chorowali na stopy, nie mieli siły wyjść z okopu, trzeba było wyciągać i wypychać. A co ich czekało, jak wyszli? Druty kolczaste i karabin maszynowy. Tak, no więc to takie okrucieństwa. Ja takie ciekawostki wyciągam i masę jest takich anegdot i tak dalej, no tego typu. Także na pewno ma pan co opowiadać młodym ludziom w czasie spotkań. No ciekawią, ludzi ciekawią informacje mniej znane, to jest taki fakt. Ja sam się krępuję, czy ja czasem nie jestem zbyt znany, jak mówię o tym powstaniu. No ja nie mogę nie powtarzać się, no bo co, o czym ja mam mówić. Ale właśnie wiem, jak ludzie odbierają autentyczność, autentycznego świadka, uczestnika. No i trochę trzeba mieć tej werwy, żeby mówić, a jeszcze staram się ilustrować. No to właśnie jest piękne. Także dziękuję panu bardzo za to spotkanie. Miło było z pana strony, panie redaktorze.
polecam się. Nie wiem, czy będę miał się jeszcze więcej, bo już tyle... Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w kolejnych odcinkach. Jeżeli Bóg da. Moim Państwa gościem był Jerzy Malczewski, powstaniec warszawski, batalion Bełt. Bardzo Panu dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy w studiu i na innych uroczystościach. Dziękuję. Program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Pozdrawiam Państwa serdecznie.